Witam serdecznie. Kolejny odcinek Satysfabryki. Iskry lecą, bo przerabiamy liście na biomasę. To tak, wtedy tak zwykle się iskrzy. No dobra, niech się przerabia. A my... Jeszcze nie może. 4 minuty aż. O. Dobra, chcielibyśmy zbudować mam. Okej. 5. Potrzebujemy trochę śrub. Śruby się produkują już. Idę sobie wziąć. Nie idę sobie wziąć, bo są na dole. Aha, razem z płytami. W sumie to nie głupie. Wzmocniona 15, a potrzebujemy 5. I kilka kabli. Okej. Mam, zbudujemy sobie nie tak zwykle pod domem, tylko bo ja wiem. A może gdzieś tu. Częściowo na tym podejście. Oj, to strasznie to się szybko obraca. Gdzie on ma przód? Tak, chyba tak to jest z przodem. Okej, mam, zdaje się, nie wymaga. Organy obcych. A co? A, proteiny obcych. La, 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 la. A to co? Tak, tylko że dźgacza nie mam. Okej. Zbyt drogie. A co mam ze sobą? Mam ze sobą? Mam. Otwierć. Co to jest? Czego nie mam? Aha, biomasę i kapsuła z obcym DNA. Musiałbym sobie zrobić, ale to mniej. A, jeszcze może jakieś inne badania. Składniki odżywcze na przykład. Nie, elektroślimaki. O, to bym chciał. Okej, a to co? Potrzebny mi niebieski ślimak, z którego mam sobie zrobić kapsułkę, ale mam tylko jednego. Jak zrobię sobie z niego kapsułkę i będę musiał poświęcić na badania, no to trudno. Fragment energetyczny. Tak. Okej. No to teraz mogę podkręcać produkcję, ale musiałbym mieć więcej elektroślimaków. Czy skaner może mi skanować elektroślimaki? Nie, ten to nie. Potrzebuję co innego. Skaner obiektów potrzebuje. I więcej płyt.
chyba 5 tam było, ile mnie pamięć nie myli. Dokładnie, a 4 nawet. Okej. Skaner. No dobra, na razie nie będę piłował, więc... O, ale jak to? Gdzieś widziałem ślimaka tutaj przy jeziorze. I czyżbym go nie wykrywał? Dlaczego? No przecież jest. No dobra. No, gdzie jesteś? Przyjdziesz tu? Wow! Chodź to! Ty utopił się? Hej! Co z nim? Idziesz? Koleżko! Idziesz! No chodź! Oddaj odwłoczek. Liście, nie? Właściwie to... O, paliwa nie mam? Mam. No tak, ale jeżeli włączoną mam arachnofobię, chociaż nie mam arachnofobii, ale mam włączoną arachnofobię i teraz nie będzie pająków, więc, czyli tych dźgaczy, no to części technologii nigdy nie opracuję. Trochę słabo. Czyli gra dla ludzi, którzy mają fobię, jest, że tak powiem, a jak się kuca, bo... Alt? Kontrol chyba był. Dobra. Czas na wybór kolejnego ulepszenia. Odskocz, nie, niszczarki. Dobra. Hej, 500. Okej. Pręty. Ślimaka zrobić. Dobrze. Płyty, 200 płyt, trochę mi braknie, i jakim tam? Nie, tych mi wystarczy, dobra, to jeszcze tylko będę musiał poczekać na... kabelki... przewody, na prze... no... A, cement. No dobra, zaraz przyniosę.
Tutaj 7 mi zabrakło. O. Piątsetce mountów. Dobra, wypełniamy. To jest. OK. Niszczarka. Milestone reached. You have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Funneling parts into the awesome resource sink, depending on their amount and complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Tak, kubeczek. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. To może nie teraz. Go that extra kilometer. Go awesome. Fix it. Oh, awesome. OK. Kapsuła kops niesie za 4 minuty. Tu pusto. Czy mam liście jeszcze? Biomasa. Tak, można ślimaka włożyć, ale tu akurat jakoś bardzo mi się nie spieszy. A tutaj czemu na czerwono? Aha, bo tego nigdy nie włączyłem. Okej, ale na razie nie było potrzebne. Stan energetyki możemy sprawdzić w każdej lampie. Także spokojnie jak na wojnie. Aha, no tak, niespokojnie do końca, bo zobaczmy, ile paliwa mamy. 130. Mało. I tak, jeszcze raz. 33 zostawimy sobie do piły. A co to? A, drewno. Well? Ślimaka też mogę spalić? Czy tylko ulepszyć spalarkę? Okej. Nie to chciałem zrobić. Biomasa. Zmień recepturę. Biopaliwo stałe. Zabierzmy stąd liście. Okej. No właśnie. A jak to teraz stamtąd wyjąć? Chyba się nie da inaczej niż tak. I a tu włożymy teraz wszystkie biomasy.
Ok. A ty będziesz produkować. A, już jest, dobrze. Dobra, biopaliwko. Kapsuła, wracaj szybko. Bo... O, właśnie wchodzi w atmosferę. Podobno jak się bardzo, bardzo powiększy obraz, to ona sobie cały czas tam gdzieś wisi. Ale to też podobno i w sumie to nie odczuwam jakiejś wielkiej potrzeby robienia tego. Znaczy w sensie, że sprawdzania. No i tak, te ze ślimakiem, owszem, pracują szybciej, ale też pochłaniają więcej energii. Dobra, a tu wybierzmy sobie, odskoczni nie chcemy, logistyka druga. Ha, a nie, no dobra. 50, jak 50, to już bym musiał zrobić sobie konstruktora. Nie konstruktora, tylko montera. Okej. Dobrze. Idę po cement, bo czas chyba zacząć budować podłoże. A nie! Po co? Jeszcze za wcześnie na takie rzeczy. Tak, fabryka śrubek. Znaczy tych. Ale nie mam jeszcze inteligentnych rozdzielaczy, więc będę musiał ją zasilać ręcznie. Chociaż nie. Wcale nie będę musiał. Część śrubek oczywiście, to chyba to będzie potrzebowało tutaj kopa. I tak. Teraz zrobił się biały i będzie jechało szybciej z tym koksem. Ok. Tu mi się. A nie, zmieścił się. A to jest łącznik. Tak? To jest łącznik. Niedobrze. Będę musiał to przebudować. Okej. Tutaj założymy rozdzielacz. Wow. I tak będę go potrzebował na dociągnięcie zasilania. Okej. 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 Dobra, i co, skończyły mi się płyty? No to weźmy sobie trochę. Dobra. Monter.
Właściwie to przecież mam tutaj gotowce. A i te koparki można tutaj schować, bo nie będą mi potrzebne na razie. Monter. Rety. Dlaczego to... Wow, wirniki potrzebuję. No wirniki to na razie muszę sobie ręcznie wyklepać. Wirnik. 25 śrubek. Okej. Wzmocniona żelazna. Okej. Tak, żeby było mniej więcej naprzeciw taśmociągu. No niestety wyszło bardziej mniej niż więcej. Okej. A stąd pobierzemy sobie nie, to jest łącznik. Zaraz, spokojnie. Tak, to jest łącznik. Więc tutaj musimy założyć gdzieś rozdzielacz. I znowu będę miał za mało. A nie. Okej. A, zasilanie. No, chaos. Chaos, że tak powiem, jest pierwszorzędny. No, ej. Taśmociąg. No i oczywiście kontener. O, no, nowa skrzynka, ale nie chcę skrzynki, nie chcę także wiedzy obserwacyjnej, bo ta nie robi zupełnie nic. No oczywiście, a jakże, kąt za duży. Tak. Dobra. Wzmocniona żelazna płyta. Nie, na razie nie. Na razie nie. Tu by się przydał ślimak, bo to też trwa. No, ale skaner ślimaków nie wykrywa mi ślimaków. W związku z tym trzeba by zobaczyć, co trzeba, żeby wykrywać ślimaki. A, zwykle tu stał mam, ale już nie stoi, więc... Teraz stoi tu. Elektroślimaki. OK, 50... 50... prętów. To jakby nie tu.
Okej. No to teraz trzeba by chyba narąbać drew, bo to już wszystko poszło. 10 biomas to bierzemy. No, w sumie to teraz na pewno będzie potrzebny ten zespół, bo jak jeszcze cokolwiek zbuduję, no to korki wylecą. Idę narąbać drew, a przy okazji przetestować. Nie to, tylko skaner. Teraz on taki się robi trochę nie tego podświetlony, ale jakby mało dostępny. Czy tu się da wejść gdzieś na górę? Bez latania chyba nie. Raczej nie widzę takiej opcji. Bo tu już nie podskoczysz wyżej. A to chyba jedyny w tej okolicy elektroślimak. Dobra, mniejsza z tym. No dobra. No to... Windę. Widzę ślimaka. Widzę też. Widzę też taką bulwę, która to bulwa niestety jest jakby za wysoko na moje progi. No trudno się mówi, będę musiał jakoś, prawda... A co ten tam robi? Hej, dlaczego on nie idzie? Ja wiem, że wszystkie animacje w dali są uproszczone, ale... No tych zwierzaków aż tylu animowanych nie ma, to mogłyby se spokojnie, że tak powiem. No cóż, mam pewną obawę. Będą z niej wylatywać co chwilę, a ja będę mógł jej dosięgnąć. Chyba, że tędy udałoby mi się wspiąć tam na górę. Łop. Gdzie jesteś? Gdzie jest? A, tu! Okej. To był aktywny obrońca przyrody. Hmm.
się, że zaczynam mieć mało paliwa do piły. Tysiąc sto liści. Very efficient. No tak. Czy ja na pewno nie dosięgnę tego czegoś? A z chęcią bym spróbował. Jakoś tam wskoczyć do niego na górę. Do tego kwiatka. No raczej nie. Podobnie jak pływanie też tak średnio raczej dopracowane. Tak. No i wiejemy. No chodźcie tu. Czekajcie, niech ja znajdę broń na was. Czy może same z siebie wybuchniecie, co? Chciałybyście do domku, a domek już się zamknął. No chodź. Au! Trochę krucho ze mną. No dobra. To idziemy sobie stąd. O! Nie to chciałem zrobić. Plejagodę chciałem sobie wziąć. O, ale myślałem, że to wróci na swoje miejsce. Ale no nie wróciło. Tutaj biegamy po wodzie, a tam toniemy w wodzie. No, jakieś takie podwodne cosie też można by zrobić. Przecież skoro nasza postać może sobie radośnie nurkować, bo ma skafander kosmiczny, więc czemu nie, to coś. Co to jest? Dmu. Nie wiem, co to jest. Z tym się jakby nie spotkałem. Ale okej. Może da się to wrzucić do mamy. Chaos. Chaos. Uwielbiam chaos. Potem to jest, prawda, trudno, ale... Proszę bardzo. No i proszę z ten recepturę. Biomasa liściem. Weź wszystko. Trzeba by trochę powrzucać. No, tu jakoś tak zbliżamy się do limitu troszeczkę. Rzućmy po stówce. Będzie mało. Tu wrzucimy po 50. Dobra, nie szkodzi. Najwyżej do piły sobie zrobię ręcznie. O, chyba się weźmiemy w końcu za windę.
Okej, okay, a winda to gdzie niby? Trzeba ją po prostu zbudować, tak? Specjalne. Winda. Well. Uuu, 1500 powiadasz. No dobra. Sporo betonu też. Ok, betonu mamy dość. Żelaznych prętów. Tutaj mamy płyty. Okej. Pręt. Oczywiście można sobie tu wejść. 400 pręt. Dobrze. Wii. O, malutko. Zniknęło. Trochę porządku, tak? Sztaba miedzi najpierw. O, to jest wszystko marginalne. Marginalne rzeczy. Brakuje mi blisko 500, a tutaj, a jak zrobię stówkę, będzie dobrze. No ja tu niby klepię, tam też się klepię cały czas, więc spokojnie, no jakoś tam. W sumie maszynę robiącą kable można by wyłączyć. Na ten czas, ale... Troszkę tu, troszkę tam, troszkę gdzie indziej. No beton to tak za dużo nie mam, ale chciałoby się zrobić kosmiczną windę na platformie. A potem ją ładować automatycznie, ale... Zawsze można ją rozebrać i postawić gdzie indziej, no... Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem, bo jakoś tak... Nie było takiej potrzeby, ale... O, powoli to idzie. Oddaj. Bo to w sumie już niedużo.
No cóż, budowa windy jest widowiskowa, to prawda. Bo poza wszystkim, oprócz tego, że gra w zasadzie bardzo mi odpowiada, bo to jest gra jakby dla mnie, to jeszcze to, że jest przy okazji ładna, no zupełnie nie przeszkadza. Ok, mamy wszystko. Idziemy postawić windę. Może być na przykład tu. Dobra, będzie blisko. Ok, a teraz będą spuszczać z orbity. Tak, są. Nie, no to jest wszystko super. Super, super. I nawet według teorii zupełnie możliwe. Co trzeba, droga windo? Pięćdziesiąt poszyć. A ten pierwszy etap jest bardzo łatwy. A. Dobra, to co będziemy potrzebowali? Nie to, tylko receptury. Nie. Hello. Wow. Jak to się robiło? Gdzie są receptury? Nie. A, C się kucało, no to teraz już wiem. Okej. Tak, receptura. Dodaj do listy zadań. Wzmocnione żelazne płyty już się, że tak powiem, robią. Trzydzieści cztery ich mam. Dobra, ale niech się robią. A wirniki? Wirnik. Siuba i pręt. Ok. Czyli kolejny monter. Tylko że one są tu w jednym pojemniku, więc ok. Dobra, będziemy potrzebowali więcej kontenerów. Tak? Czy są w jednym? Tak, bo one wszystkie tu są chyba podwójne. Tak, tu są śruby i płyty.
A tu są pręty. Dobra, to budujemy. Organizacja. Kontener i kontener. Okej. Monter. O, nic nie mam do montera. Aha, no dobra, to zróbmy tak, monter potrzebny jeszcze. Wzmocniona żelazna płyta na pewno. Ja wiem, one się tu pomieszały trochę, ale śruba. No ale jeżeli będę miał wystarczająco na oba, że tak powiem, to magazynek koloru mogę sobie zrobić. No dobra. Monter. Słuchaj, no monterze, wiem, że ci przeszkadzam, bo stoję tu, ale okej. Będzie to wyglądało, jak będzie wyglądało, mniejsza z tym, nie o to chodzi. O, a czemu? O! Zbyt pochyły? A ty? Ty, okej, tak? A tu muszę zbudować windę? No tak, no to będzie faktycznie zbyt pochyły. Nie. No dobra. Trochę to nie wygląda. Dobra, zróbmy to inaczej. One nadal będą stały jeden na drugim, ale ten drugi sobie zrobimy w drugą stronę po prostu. No. Tak, no dokładnie tak samo się samo przewidziało moje myśli. Ok. A nie tak, tylko tak. A stąd to. Ok. Taśmociąg jeszcze. No, stąd. Tu i tu. Aha, mogę najpierw kontener postawmy, a potem połączymy. Tak. Okej, jest stanowczo nadużywane. Trzy, a? Hello? No dobra, ale to też jest nie w tą stronę. tak, dlaczego nie spojrzałem?
Dobra, jeszcze tylko prąd. Ale nie stąd. Czego nie mam? Tak, tych słupów jest strasznie dużo, ale tak jak powiedziałem, nie da się. Wirnik. Ok. Teraz tu trzeba by załadować staw. Czyli dobra, z czego się robiło wirnik? Z prętów. A, śruby i pręty. Ok. Weźmy śruby. Weźmy pręty. Wszystkie. Ale chaos jest przepiękny. Pręty. Śruby. Okej. No tak, dobra, dobra. I teraz będzie potrzebny kolejny monter. Który będzie nam robił poszycia. Dobra, to inaczej. Znów. Właściwie to tak, to w sumie mógłbym już sobie zrobić te 50 poszyć. No tak, tego się spodziewałem. I tak jak mówiłem, trzeba będzie chyba uruchomić, albo któremuś z nich brakło paliwa. Tu paliwo jest, tu jest, tu jest i tu również jest. Wow. Zobaczmy, co mi się tu produkowało i ile tego mam. Biomasa. Biopaliwo stałe. No bo nie mam prądu, więc
A mógłbym na siłę wrzucić co bądź. Ale tam na razie się produkują biomasy, więc... No system jest, że tak powiem, z początku promujący rękodzieło, no ale tak, trudno. Trudno, jest jak jest. Dobra, 70, no i starczy na razie, oczywiście. Okej. No ale tak za bardzo to już nie ma co szaleć. Ha. Znalazłem jakiś nowy minerał, może coś, jakieś badania się da. Nieznany metal. Ne. Maglejarka. Potwierdź. Procesor odżywczy. A co on robi? No ale jeszcze na razie nie mogę go zrobić. Okej. Dobra, i to wszystko, co póki co mogę zrobić, jeśli chodzi o badania w MAM. No dobrze. Czy będę robił kolejnego konstruktora? Na razie nie. To sobie zabiorę, wirniki sobie zabiorę, chociaż pewnie ich jest stanowczo za mało póki co, ale wirniki później są chodliwym towarem, więc spokojnie. Wezmę trochę prętów i śrub i spróbuję coś sobie porobić, wirniki samodzielnie, bo to akurat się robi strasznie powoli. Tylko trzy. Oj, no to słabieńko. Śrubek mało. Też ich potrzebuje 50. A, bo prętu. Zabieram sobie pręty, żeby robić śruby. Dobra. Więcej prętów. Dwadzieścia dziewięć. No to zróbmy sobie trochę wirników. Nie za wiele i wyjdzie, bo podebrałem sobie sam materiał. Aha, ale jednak będę robił kolejnego konstruktora, dlatego że akurat inteligentne poszycie można robić tylko w konstruktorach, nie można go robić ręcznie. Okej.
No cóż. Monter. Gierniki sobie jadą. Czego nie mam? Prętów. No i pręty się zrobiły deficytowe. Nawet nie wiem, czy nie do produkcji prętów, czy nie włożyć ślimaka, ale tu za mało sztab mam. W sumie na dwie maszyny jadę. Ta już ma ślimaka, ta nie ma. O, ale jak to? Mam ślimaka, tylko nieprzerobionego. Dobra. No dobra, tu się łączą i... Czy ty robisz śruby? Strasznie powoli ci to idzie. Muszę sobie zmienić w ślizg. A gdzie jest? Wirnik. Aha, no tak, wirniki, tak, to jeszcze dobrze. Czego mi tam brakowało? A, prętów. Prętów mi brakowało. Żeby podłączyć prąd do montera numer 2. Okej. I taśmociąg. Czy wzmocniane płyty też chciałbym osobno mieć. Dobra, może inaczej. Wzmocnione płyty załaduję ręcznie. A tutaj jeszcze tylko kontener. Właściwie to... Po co kontener? Wystarczy... Taśmociąg. Taśmociąg. Albo nie. Dobra, zrobię kontener. Bo na razie będzie wymagało krótszego taśmociągu, a może jest krucho z... tak. Inteligentne poszycie. No i to troszkę potrwa.
No tak, a ta ładna pani mówiła, że nie wszystko da się ręcznie zbudować. No tak, trzeba by się teraz zająć kwestią paliwową. Czemu? Czemu to wszystko stoi? To produkuje, ale nie. Aha, bo liści mu brakło. Co my tu mamy? Biomasy. A z biomasy robimy paliwo stałe. Mógłbym zbudować niszczarkę Awesome, ale... A mówiąc szczerze, to nie mam co w niej niszczyć, a niszczenie w niej na siłę byle czego, to tak, dość średnio. No to co? No, żeby nie marnować czasu, skoczę jeszcze po chrust, a wam pięknie podziękuję za oglądanie odcinka i zaproszę do oglądania następnych. Do zobaczenia.